Piątek, 5 stycznia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Choć samorządowa kampania wyborcza jeszcze oficjalnie się nie rozpoczęła, to w niektórych miastach kandydaci już zapowiadają swój start. Tak jest m.in. w Jaworznie, Zabrzu czy Gliwicach. Roszady są też w Tychach. Paweł Jędrusik. Od dziś pełniącym obowiązki prezydenta Tychów jest Maciej Gramatyka. To decyzja premiera Donalda Tuska. Były zastępca Andrzeja Dziuby zastąpił na tym stanowisku Bogdana Białowąsa. To nie będzie czas na rewolucję, to nie będzie czas na jakieś wielkie zmiany, a bardziej po prostu sprawne funkcjonowanie, by mieszkańcy nie odczuwali żadnych różnic w stosunku do tego, co było wcześniej, w czasie, kiedy prezydentem był Andrzej Dziuba. Z kolei w Jaworznie start ogłosiło już dwóch kandydatów. Pierwszy to Łukasz Jamrozik z Polski 2050, a drugi Michał Kirker, do tej pory dziennikarz i aktor. Będziemy starali się pokazać program i nowe rozwiązanie dla mieszkańców. Myślę, że tak samo atrakcyjne, jak i skuteczne, co przełoży się na ich komfort życia. Po tylu latach pracy w Jaworznie dostrzegam pewne problemy i uznałem, że warto tym głosem mieszkańców być i warto podjąć to w jakimś stopniu ryzyko i spróbować zmienić Jaworzno po prostu na lepsze. Moim celem jest po prostu zbudowanie pewnej tożsamości kulturowej mieszkańców, żeby w tym mieście coś się działo, żeby ci mieszkańcy mieli to poczucie, że Jaworzno nie jest tylko miastem sypialnią. Zmian chcą też niektórzy w Zabrzu. Po raz kolejny w wyborach samorządowych wystartować zamierza Kamil Żbikowski. Ja sam interesuję się tym, jak funkcjonują miasta dobrze zarządzane, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Wiem, jakie są obecne trendy i możliwości rozwoju miast i obszarów miejskich. No i frustruje mnie to, że Zabrze jest zarządzane w sposób bardzo staroświecki i błędny w wielu dziedzinach. Na razie nie wiadomo, jaki będzie termin wyborów samorządowych. Premier Donald Tusk wskazał, że odbędą się one najprawdopodobniej 7 lub 21 kwietnia. Mieszkający w Częstochowie 27-letni obywatel Ukrainy usłyszał 3 zarzuty usiłowania zabójstwa. Został aresztowany. Przyznał się do zaatakowania współpracowników na terenie jednej z częstochowskich firm. Do zdarzenia doszło w zeszłą środę. Teraz grozi mu dożywocie. Karolina Komada. 4 stycznia obywatel Ukrainy został doprowadzony do prokuratury, przesłuchany, a następnie usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa 3 osób. Mężczyzna przyznał się do winy. Miał on zamiar skrzywdzić tylko jednego z tych mężczyzn, którego podejrzewał o to, iż ten dosypuje mu do pokarmów lub płynów jakieś szkodliwe substancje, podtruwając go. Jak wynika z jego wyjaśnień, 2 pozostałe osoby były przypadkowymi ofiarami, które znalazły się w czasie tego zdarzenia w tamtym miejscu i próbowały podjąć jakąś interwencję wobec niego. Tego samego dnia policjanci otrzymali zgłoszenie o ataku około godziny 9 rano na miejscu, czyli w zakładach mięsnych przy ulicy Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie. Mundurowi zastali agresywnego mężczyznę. Policjanci zastali mężczyznę, który trzymał w ręce niebezpieczny przedmiot, to jest nóż. Mężczyzna nie podporządkowywał się do wezwaniu do odrzucenia niebezpiecznego narzędzia. Policjanci podjęli decyzję o użyciu broni. Następnie policjanci mężczyznę obezwładnili. 27-letni napastnik został postrzelony w udo i zarówno on, jak i jego ofiary trafili do szpitala. W celu udzielenia im pomocy medycznej w przypadku jednego z pokrzywdzonych, który został ugodzony w plecy, konieczna była natychmiastowa interwencja medyczna z uwagi na stan zagrażający życiu. Przestępstwo zarzucane podejrzanemu zagrożone są karą dożywotniego pozbawienia wolności. Mężczyzna spędzi najbliższe 3 miesiące w tymczasowym areszcie. Od dziś Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu wstrzymał przyjmowanie pacjentów na oddział urologiczny. Powód? Brak personelu. Gdzie pacjenci mają szukać pomocy? O tym Paweł Jędrusik. O wstrzymaniu przyjęć szpital poinformował w czwartek wieczorem. Do 31 grudnia na tym oddziale pracowało 6 lekarzy, z czego 1 na pół etatu. Z nowym rokiem przyszły jednak zmiany. Generalnie sytuacja dotyczy wszystkich specjalności. Trudno jest znaleźć nowych lekarzy do pracy ze względu na to, że wiadomo, starsza kadra zaczyna się wykruszać. Jeden z lekarzy odszedł na emeryturę, inny ma problemy zdrowotne, które wyłączą go przez dłuższy czas z pracy. W związku z tym młodzi też za bardzo nie garną się do tego, żeby pracować w nadmiernym wymiarze godzin.
I to stwarza takie problemy, że nie jesteśmy w stanie obstawić po prostu dyżurów. Obecnie na oddziale urologii znajduje się kilka osób. W chwili obecnej na oddziale przebywa 6 pacjentów i dopóki nie poczują się lepiej, to będą mieli zapewnioną opiekę. Najbliższy oddział urologii znajduje się w szpitalu w Tarnowskich Górach i tam powinni być kierowani wszyscy pacjenci, którzy wymagają opieki urologicznej. Na razie szpital mówi tylko o wstrzymaniu przyjęć, a nie zawieszeniu oddziału, choć ta druga opcja wcale nie jest wykluczona. Chorzowski ZUS ponownie otwiera okienko górnicze. Zainteresowani mogą w nim otrzymać porady z zakresu emerytur. Okienko będzie otwarte w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca. Pierwszy raz w tym roku, 8 stycznia. Karolina Komada. Raz w miesiącu spotkanie z ekspertami, którzy zajmują się emeryturami górniczymi. Okienko górnicze, tak jak w poprzednim roku, będzie otwarte w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca. Na każdego klienta przewidziane jest 25 minut. Okienko odbywa się w godzinach od 14 do 17. Żeby móc skorzystać ze spotkania z ekspertem, należy wcześniej się umówić. Umawiamy się dzwoniąc wcześniej i rezerwując wizytę pod numerem telefonu 32 349 06 22. Wszystkie informacje, które można uzyskać w okienku górniczym, nasi klienci uzyskają także u ekspertów na salach obsługi klientów w każdej placówce ZUS w województwie śląskim. Także serdecznie zapraszamy. W najbliższą niedzielę, 7 stycznia, wyjątkowe wydarzenie w Rudzie Śląskiej. Noworoczny koncert charytatywny Fundacji TVS. Każdy zakupiony bilet będzie traktowany jak cegiełka, która zasili konto fundacji i wspomoże rehabilitację nastoletniego Maxa. Od kilku lat Fundacja TVS przy współpracy z telewizją oraz Radiem Silesia organizują koncert noworoczny. W tym roku odbędzie się on w Domu Kultury Bielszowice. Pomoc skierowana jest między innymi do Maxa z Czerwionki Leszczyn, który cierpi na nieuleczalną chorobę Neumana-Pika, a koszt jego leczenia i rehabilitacji to ponad 15 tysięcy złotych miesięcznie. To choroba genetyczna, która powoduje problemy z napięciem mięśniowym, pamięcią, pogarsza się też mowa i zdolność przełykania. To również padaczki. Jest nieuleczalna, jednak terapia spowalnia jej postępy. Bilety cegiełki można jeszcze kupić bezpośrednio przed koncertem w Domu Kultury Bielszowice. A na scenie pojawią się m.in. Kola i Jula, duet Karo, Bernadeta Kowalska i The Silvers. Orszaki Trzech Króli jutro na ulicach naszych miast. Między innymi w Katowicach, Jaworznie czy Bytomiu. Gdzie dokładnie się odbędą, o tym Paweł Jędrusik. Jak co roku największy z orszaków odbędzie się w Katowicach. Ruszy tuż po nabożeństwie w katedrze Chrystusa Króla. Orszak zostanie uformowany po mszy świętej, która zostanie odprawiona o 10.30, czyli około 11.30 przed katowicką katedrą. Zaplanowano wymarsz o godzinie 12 do katowickiego Spodka, czy na plac przed Spodkiem. Tam zostanie zorganizowany koncert. Z kolei w Bytomiu zaplanowano nie jeden, a aż 3 orszaki. Wszystkie jednak o jednej porze spotkają się w jednym miejscu. Każdy ze strumieni w kolorach czerwonym, niebieskim i żółtym gromadzi się w wyznaczonych punktach, czyli kolejno na Placu Akademickim, na ulicy Krakowskiej przy stacji Shell oraz w końcu po remoncie ulicy Dworcowej na Placu Wolskiego blisko bytomskiego dworca i stamtąd o 14.30 każdy ze strumieni wyruszy, by dotrzeć po chwili na bytomski rynek. W Jaworznie będą orszaki nie tylko organizowane przez parafię. Co roku wspólnota Betlejem odwiedza również blok socjalny niedaleko centrum miasta. Jest około 90 mieszkań, gdzie żyją ludzie w dość trudnych warunkach. I tam zawsze albo jeden z króli, albo trzej królowie idą, przechodzimy przez cały blok, pukamy do każdych drzwi razem z takim kolorowym korowodem kolędników poprzebieranych, gdzie kapela fedaków. Tradycja orszaku Trzech Króli ma korzenie w średniowieczu. Pierwsze wzmianki na jej temat pochodzą z XIII wieku. Do tradycji orszaków powrócono w 2009 roku. Pierwsza taka procesja odbyła się w Warszawie. Taki był piątek. Miłego weekendu. Do zobaczenia.